No i ja wtedy mu mówię, że następnym razem, jak będzie tu przychodzić, to żeby nie zapomniał wziąć mózgu. Normalnie tak się zdenerwował, że myślałem, że mi zaraz brodę wyrwie. Poczekajcie panowie, mam jakiś telefon. Halo, o co chodzi? Dowództwo, satelita. Potrzebuję wsparcia militarnego, wezwijcie pomoc. Okej, poproszę kod seryjny. 010. Dobra, będzie potrzebny jeszcze kod weryfikacyjny. Kuźwa, pogrzało ci człowieku, strzelają do mnie, mam czas kurna myśleć o haśle. Proszę kod weryfikacyjny. 78 12 48 32 17 83 94 15. A ty wiesz, co serwery nie odpowiadają? Ja do ciebie za pół godziny zadzwonię i jak coś, to będziemy wiedzieć dalej, okej? Okay? To trzeba się nawet. Jak ty dziad? Dupę zawraca. No i wiecie, po prostu się zdenerwowałem, chciał użyć większej siły, ale stwierdziłem, że co tam, spróbuję delikatnie, więc wziąłem go za habety, jak chciałem go wyciągnąć, jak się wychrzanił na winklu. Zachiel, widziałeś może kapitana? Którego kapitana? A no, kapitana, no głównego kapitana, a o kim myślałeś? A ty wiesz, jakieś 2 godziny temu do mnie dzwonił i serwery nie działały, to nie mogłem go zweryfikować. Ale to chyba był on. Okej. Okay. Anastazja, jak coś, to kapitan prawdopodobnie nie żyje, także już do niego nie dzwoń. Witam wszystkich oprócz tych, których nienawidzę. Dzisiaj kolejny odcinek, jednak przesuniemy się trochę w bok i zejdziemy na tematy nie samych kronik i Królestwa Otchłani, ale temat TOW, Wojska TOW, Tajnej Organizacji Wojennej. Otóż o czym dzisiaj porozmawiamy? O tym, w jaki sposób dochodziło do komunikacji między główną siecią komunikacyjną a osobami znajdującymi się w terenie. Otóż teoretycznie są różne sposoby, żeby kontaktować się, a najprostszy to jest komunikator. Komunikator, który jest takim małym cycuszkiem, który wam pokazywałem w schematach. Wkłada się go do ucha, można tam regulować jakąś tam stację i tak dalej. Włączamy, komunikujemy się i tak dalej. Z kim się komunikujemy? To zależy właśnie, jak jest to ustawione, ponieważ przekręcając tym pokrętłem możemy regulować kierunek sygnału. Czyli albo komunikujemy się z tymi, którzy są w pobliżu, na przykład z oddziałem, synchronizujemy sobie komunikator, albo kontaktujemy się z główną centralą komunikacyjną, czyli to tak jak za starych czasów. Z początku nie można było się kontaktować bezpośrednio z jakąś konkretną osobą, tylko trzeba było dzwonić do centrali, centrala cię przekierowywała dalej. Ale w jaki sposób, to za chwilę. Później rozwinięto te mechanizmy i można było przy użyciu komputera podręcznego zamontowanego na przedramieniu w kombinezonie wojskowym wybierać linię, do której się kontaktujemy, dzięki czemu na polu wojskowym nie będziemy musieli, żeby zadzwonić do kolegi obok, zadzwonić, powiedzieć: ej Ziutek, weź mnie skontaktuj z tą osobą, która stoi obok mnie. No jak to którą osobą? No ta, która stoi obok mnie. A, no to jest Krzysiek. A skąd nie wiem wiedzieć, jak on ma na nazwisko? Mówi, że jest Krzysiek. A jaki ma pseudonim? Nie mam pojęcia, weź człowieku. No, i latasz na tej satelicie, to przeleć nad nami i zobacz, co to za osoba. No chyba ma identyfikator wszczepiony, co nie? Do komputera. No. Więc później się to zrobiło łatwiej, po prostu robimy pyk, kontakty, skontaktuj się z tym, albo osoby w zasięgu, w pobliżu, połącz i już automatycznie jest to zsynchronizowane. Ale nie porozmawiamy dzisiaj o tym konkretnie, ponieważ nie ma za bardzo o czym rozmawiać. Porozmawiamy sobie o metodach weryfikacji, czy osoba, która się kontaktuje z centralą, jest osobą, która jest związana z wojskiem. No bo wiadomo, osoba zginie, nie uda się jej na szybko złapać i schować w bezpiecznym miejscu, to po prostu wrogie jednostki mogą skonfiskować ciało, albo ciała niekoniecznie, ale zawartość jego kieszeni, między innymi komunikator, karabin, ekwipunek, później robić kopię tego. Jak mają komunikator, no nie ma aż takich zabezpieczeń, mogą skakować i wtedy jakby się skontaktowali i powiedzieli, kim są, no to
Nagle podałoby im się jakieś wszystkie tajne informacje dotycząc na przykład tego, gdzie są toalety w głównej bazie wojskowej. Nie wiedzą, gdzie jest baza wojskowa, ale jeżeli będą wiedzieli, jak są ustawione korytarze bazy wojskowej, to będą wiedzieli, gdzie takie korytarze mogli postawić i ewentualnie będą mogli szukać takiej placówki w takich miejscach, tak? Dlatego najbardziej popularne są dwie metody szyfrowania. Pierwsza metoda to jest metoda taka na szybkiego, aczkolwiek aż taka szybka nie jest. Dlatego komunikujemy się zazwyczaj albo kanałem już połączonym, żeby nie było trzeba weryfikować, to zostajemy na włączonym kanale, jeżeli jest jakaś akcja, a jeżeli nie, no to na spokojnie, tak? I to było przedstawione na wstępie, czyli podajemy albo numer seryjny, czy jak to zwał, ewentualnie imię, nazwisko, po nim też w bazie danych kontroler sprawdzi. Zazwyczaj jest to kontroler albo z bazy głównej, albo z bazy okolicznej, albo z satelity, która krąży dookoła Ziemi. I najlepsza jest ta, która lata sobie dookoła Ziemi, ponieważ jest najmniejsze opóźnienie sygnału. I wtedy co? Podajemy numer seryjny albo imię i nazwisko, ewentualnie pseudonim, on wyszukuje bazie danych. Mniej więcej znajduje, o kogo chodzi, bo teoretycznie już system wykrywania głosu, który znajduje się w komunikatorach, powinien nasunąć kontrolera w odpowiednią osobę. Aczkolwiek wiadomo, ktoś ma chrypkę, ktoś ma zgagę, ktoś ma jakieś, nie wiem, odcięte jądra i inaczej mówi, to wtedy może komputer trochę niedokładnie to robić. Ponieważ to cóż, nie każdy nagrywa swój głos, gdy obetną mu jaja, zanim mu jeszcze te jaja obcięli. I wtedy, jeżeli jest wszystko jasne, to i tak na wszelki wypadek trzeba podać kod weryfikacyjny, który zazwyczaj jest dosyć długi. I jednym haczykiem jest takie coś, że te kody zazwyczaj są zmieniane codziennie, raz na dzień, raz na dobę, żeby nikt się nie dostał do sieci komunikacyjnej wojska. Czyli no z dnia na dzień, jak wojskowych jest tam mnóstwo, bardzo dużo, to komputery generują automatyczne, losowe kody. Z tym, że nie mogą się powtarzać. Jednego dnia musi być po jednym z każdego unikatowego kodu. Ktoś puka. Szukają mnie. Musi być unikatowy kod dla każdego. Nie może się powtórzyć, żeby nie zwiększać szansy skontaktowania się z bazą wojskową, mimo że nie jest się wojskowym. I wtedy już można normalnie rozmawiać, tak? Wtedy mówi się, że chce się połączyć z tą osobą, z tamtą osobą, albo że ogólnie coś tam potrzeba, to wtedy to robią. Najbardziej popularne w przypadku dowódców jest to, że jeżeli nic się nie dzieje, to mówią: weź podleć satelitom nad nas, chcę ci pomachać, tak? Jeżeli się kontaktujecie bezpośrednio z satelitą. Satelita może no nie jest widoczna gołym okiem. Jakbyśmy wzięli jakąś lornetkę z dobrym powiększeniem, to by było ją widać. Ewentualnie jak są te kamery, aparaty, które mają bardzo dużego zooma, to by było ją widać. Ewentualnie satelita może zamrugać generatorem laserowym. Oczywiście nie w taki sposób, że wyleci laser i zniszczy połowę miejscowości albo nawet państwa, tylko po prostu włączą na chwilę generator laserowy, żeby doszło do generacji migania wstępnego, które no sygnalizuje, że laser może za chwilę wystrzelić. Gdzie no, jeżeli już przestanie mrugać, to zależy, że już jest naładowany prawie i może wystrzelić. Więc oby nie przestało ciągiem świecić, bo jeżeli jest bezpośrednio nad naszą głową ten satelita, no to może nas to zawoleć. Drugim sposobem jest komunikacja odwrotna, czyli taka odtylna, polegająca na tym, że komunikujesz się, na przykład jeżeli nie chcesz zdradzić nikomu jakichś tam tych kodów seryjnych, właśnie jeżeli jesteś w miejscu postronnym, to podajesz dane, które są ogólnie dostępne mniej więcej, powiedzmy, i oni na podstawie tego od tyłu generują ciąg informacji, który doprowadza cię z powrotem do ciebie, tak? Czyli działa to na zasadzie, że komunikujesz się z bazą. Chcesz się skontaktować, w ogóle odblokować swoje konto i z nimi porozmawiać. To żeby to zrobić, oni proszą o dane podstawowe, tak? Czyli możesz powiedzieć imię, nazwisko, PESEL, albo nawet sam PESEL. W większości przypadków to starczy, w różnych krajach to inaczej jest. Są inne kody potrzebne, inne dane, jeżeli żołnierz wojskowy należy do innego państwa, w sensie się urodził, tak? I ma inną narodowość, inne dokumenty osobiste, to wtedy są inne dane potrzebne, tak?
I to zazwyczaj najlepiej od razu powiedzieć, bo jak jest międzynarodowy kontaktor, no to nie będzie pamiętał, znaczy chociaż oficjalnie powinien, to może nie pamiętać wszystkich formalności związanych z każdym krajem, jak to w każdym kraju są te numery identyfikacyjne, paszportowe, dowodowe i tak dalej, tak? I jeżeli podasz im ten kod, oni rozłączają się. Sprawdzają kod i włączają system komputerowy generujący wszystkie dane. Komputer na podstawie właśnie nawet samego PESEL-u zdobywa dane, tak, imię, nazwisko, rok urodzenia, rozmiar buta, kolor włosów, kolor oczu, choroby weneryczne, choroby gastryczne i szuka ścieżki kontaktowej, czyli jak jest oficjalny adres zamieszkania albo adres korespondencyjny. Jeżeli nie ma adresu zamieszkania, bo nie na każdym dokumencie jest, ani adres zamieszkania, korespondencyjny zamieszkania, któryś z tych dwóch, to na przykład generuje kolejne ścieżki szukające ostatnich aktywności tej osoby w różnych miejscach podłączonych do sieci, czyli na przykład, czy czasem ostatnio nie był w tym, u lekarza. A u lekarza dane są takie i nijakie, dane kontaktowe, tak, numer telefonu może być, chociaż numer telefonu dużo nie da, ponieważ słuchawka kontaktowa nie jest podpięta pod numer telefonu. Aczkolwiek, zdobywając te dane, komputer zaczyna rozwijać pasek pewności co do osoby. Jeżeli pasek osiągnie 100% i będą znane wszystkie dane, czyli osoba zostanie zidentyfikowana, następuje synchronizacja danych z bazą danych wojskową i kodem seryjnym przypisanym do danego komunikatora, który jest przypisany do danego wojskowego. W ten sposób, po jakichś 5-10 minutach, jeżeli serwer jest obciążony, bo zazwyczaj to szybciej trwa jakieś 2-3 minuty, to po tych 2-3 minutach, 5-10, odzwaniają do ciebie na ten komunikator i halo, halo, z kim mam przyjemność? No, z tym i tamtym, tak? I mówią, a, no to się zgadza, no i wtedy można rozmawiać, tak? Jest to trochę opóźniony system, aczkolwiek jeśli chodzi o zabezpieczenie, nie jest aż takie upierdliwe, jakby mógł być, ponieważ są głębsze zabezpieczenia systemowe, które są tak zablokowane, że na przykład potem potrzebny jest jeszcze bezpośredni kontakt śladu DNA, więc no nie można na przykład powiedzieć przez telefon: Heniek, weź tam włącz tą głowicę nuklearną, bo zaraz nas rozwalą. A jaki jest hasło? No 7284712. Ale no muszę jeszcze mieć twój kod DNA. A to ci pocztą już wysłałem odcięty mój palec w formalinie jedzie, także za 5 minut będziesz go mieć. No, tak by musiało być. Chociaż też niekoniecznie, bo jeżeli nie ma przepływu krwi, no to musiałby podpiąć pod specjalne takie sztuczne żyły, żeby krew płynęła. Jeszcze musiała być to krew tej samej próby krwi, żeby to wszystko się zgadzało. W końcu systemy są zaawansowane. Ja osobiście uważam, że lepszy jest ten system pierwszy, czyli po prostu identyfikator i kod podajemy, to pół minuty, jak dobrze pójdzie, jest wszystko załatwione. Aczkolwiek człowiek w sytuacji stresowej podczas wojny na polu bitwy może po prostu się zdenerwować, zapomnieć hasła albo nie móc się skupić podczas ostrzału, który leci za jego głową albo nad. I może zapomnieć, tak? A tak to powie na szybko i nie wiem, nawet ten PESEL rozłączy się i ma czas, żeby uciec gdzieś jeszcze, zanim do niego odzwonią. A jeżeli nie będzie odbierać, no to niedobrze. Bo wtedy albo mogą potwierdzić, że to on, przyjmijmy, bo można tak, że jeżeli nie odbiera, a był w sytuacji krytycznej, znaczy, że prawdopodobnie to był on, jeżeli nie odbiera. A jeżeli odebrał i nie zgadza się coś podejrzanego, to i tak można zablokować to połączenie, tak? I spróbować jeszcze raz. I patrzę, co było na tyle w dzisiejszym odcinku. To by było na tyle. Do zobaczenia i cześć. A ja idę zobaczyć, co tam z tym człowiekiem, który do mnie dzwonił.